Cześć, Jacek z tej strony. Witajcie w siódmym i ostatnim dniu z naszej serii tutoriali o pracy z tabletem graficznym. Dzisiaj wykorzystamy całą wiedzę z tych sześciu ostatnich dni, które mieliśmy razem, wspólnie, ze sobą. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu. I dzisiaj wyretuszujemy jedno zdjęcie od początku do końca, używając technik, których się nauczyliśmy i oczywiście bawiąc się naszym wspaniałym tabletem. Zdjęcie, jakie mamy do dzisiejszego ćwiczenia, to jest to samo zdjęcie, które retuszowaliśmy od dwóch ostatnich dni, także zdjęcie mojej żony. Dzisiaj postaramy się jak najwięcej na nim wyretuszować. I niektóre techniki będą przyspieszone, dlatego że chciałbym, żebyście sobie czasem może spauzowali, dokończyli pewną technikę, a nie chcę, żeby ten tutorial trwał, ten jeden dzień trwał półtorej godziny, bo i tak już poprzednie trwały wystarczająco długo. Przejdźmy sobie do Photoshopa, otwórzmy nasze dzisiejsze zdjęcie. Mamy znowu surowe zdjęcie, tak jak mieliśmy w poprzednich dniach, od początku. Tak naprawdę, jeżeli macie już tamte zdjęcia przygotowane i chcecie wykorzystać tamte elementy, to możecie, nie musicie retuszować na nowo wszystkich elementów, ale zachęcam do tego, dlatego że po prostu będziecie ćwiczyć więcej i wydaje mi się, że jest to bardzo dobra praktyka, zwłaszcza jeżeli jest to dla Was początek. Jeśli jesteście bardziej zaawansowani i przyszliście tylko tutaj po ten jeden dzień, to również witam. Także przejdźmy sobie do naszego zdjęcia. Pierwsze, co zrobię, to będę chciał oczyścić skórę z różnych niedoskonałości, takich większych, które ciężko będzie mi później usunąć metodami innymi. Dlatego pierwsze to, co zrobię, stworzę sobie pustą warstwę. Chowaj się. O nazwie cleanup, czyli czyszczenie. I teraz biorę swoje pędzle korygujące i swój stempel i ustawiam, żeby kopiował z wszystkich warstw albo bieżącej i poniżej. W tym przypadku nie ma to znaczenia, dlatego że mam tylko dwie warstwy. Moja pusta jest nad warstwą docelową, źródłową. Źródłową, nie docelową, dwie różne rzeczy. Nad warstwą źródłową i tak naprawdę obecna i poniżej robi to samo, co wszystkie warstwy. Gdybym miał tych warstw więcej pomiędzy, to wtedy musiałbym użyć wszystkie. W tym momencie nie ma to znaczenia, natomiast ja będę chciał, żeby te narzędzia działały z wszystkimi warstwami. Dlatego ja sobie mój pędzel korygujący i w pędzlu korygującym punktowym mamy inną tutaj metodę, jeżeli widzicie u góry mamy taki ptaszek, próbkuj wszystkie warstwy. Czyli nie mamy opcji bieżącej poniżej, musimy po prostu próbkować wszystkie. Dobra, ale ja chcę mój pędzel zwykły. Ja sobie teraz będę próbkował kilka elementów takich bardzo rażących mnie. Chcę tutaj wyretuszować, sprawdzę twardość mojego pędzla, biorę na 100%. Takie o, takie rzeczy jak to chcę poretuszować, dlatego że będę miał z tym problem przy metodzie Dodge and Burn, a chcę sobie to ułatwić po prostu teraz. Im więcej wyczyścimy na dobrą sprawę, tym będzie nam łatwiej. Tutaj w tym momencie, jak zauważyliście, pędzel korygujący ciężko sobie dał radę. O, teraz było trochę lepiej. Właśnie są takie momenty, gdzie ten pędzel korygujący nie jest najlepszym tutaj rozwiązaniem. Wezmę sobie mój pędzel punktowy. Spróbuję teraz nim tutaj coś zdziałać. Ja sobie przełączam między moimi narzędziami, trzymając Shift i wybierając literę narzędzia. Jest to po prostu skrót photoshopowy. Dobrze, ja sobie oczyszczę teraz moją skórę. Wy zróbcie to samo, natomiast ja Wam to pokażę na przyspieszeniu, żeby nie tracić po prostu cennego czasu. Dobra, moją skórę mam trochę oczyszczoną. Zobaczę sobie teraz, jak wygląda moja sama warstwa z altem, jeżeli kliknę, przytrzymam na moją warstwę. To pokaże mi się tylko ta pusta warstwa. Z altem, jeżeli znowu na oczko kliknę, to wrócę do normalnego podglądu. Wezmę sobie teraz pędzel korygujący punktowy i pousuwam kilka takich jeszcze włosków, które mnie tutaj denerwują, takie przecinające się. O, coś takiego tutaj. Tutaj.
to. Dobra, takie małe rzeczy. Pięknie. Zobaczmy w oczach żyłki. Czy da się na przykład delikatnym takim pędzelkiem to troszeczkę podretuszować. O, tutaj te rzęsy wystające. Moja żona ma taką plamkę na oku. Mogę ją osunąć, nie muszę. Pytanie, czy po prostu chcę. Ok, spoko. Tak mi się już podoba. Tutaj jest taki jaśniejszy włos. O, to też się tak miesza dziwnie. Dobra. Czyli mam taką warstwę po prostu do czyszczenia. I wstępnie, jeżeli sobie oczyszczę moją skórę, też nie chcę robić tego za bardzo, żeby nie psuć tekstury, ale chcę sobie ulatwić, żeby całego dnia nie spędzać na Dungeon Burn tak naprawdę. Także jest to łatwiejsze, jeżeli wszystko zrobimy pędzelem korygującym, ale może się zbyt dużo takich dziwnych artefaktów pojawić, dlatego zachowujemy umiar. Mamy przed i po. I teraz tworzymy sobie warstwę Dungeon Burn, czyli pusta warstwa Dodge and Burn. Stwórzmy sobie tak jak wtedy nową warstwę pustą, którą wypełnimy czarnym kolorem i zmienimy jej krycie na kolor i damy krzywą o obniżonej jasności, żeby zwiększyć tutaj trochę kontrast na tym zdjęciu. Zaznaczę sobie te dwie warstwy z kontrolem, Ctrl G kliknę i mam je zgrupowane w osobnej grupie, dzięki czemu będę mógł je szybko włączyć i wyłączyć obydwie naraz. I teraz na mojej warstwie Dungeon Burn biorę mój pędzelek, D resetuję kolory, z X chcę na razie biały. Tutaj ustawię sobie 30 i przepływ 1%, albo zrobię nawet chyba 2. Mam zwykły pędzel bez kontroli nacisku, taki mocny, o, dokładnie coś takiego, tylko zmniejszę sobie twardość tego pędzla trochę. Super, jest zbyt mocny, dlatego sobie zmniejszę przepływ i na 20% sobie go zrobię. Pięknie. Czyli mam mój pędzel do Dungeon Burn. Najpierw zrobię Dungeon Burn na odsuniętym trochę bardziej zdjęciu, dlatego że jest to po prostu później łatwiejsze do kontrolowania dla mnie, bo jeżeli tak naprawdę może się okazać, jeżeli nagle wyretuszujemy kilka takich większych obszarów, to uporaliśmy się automatycznie z tymi mniejszymi. Także najpierw Dungeon Burn lepiej zacząć od dalszego przybliżenia, od mniejszego zooma, wyretuszować takie większe obszary, a później dopiero na koniec przejść do detalu, jeśli dalej widzimy, że coś wymaga naszej uwagi. Dobrze, to ja sobie teraz będę dodżował i burnował te miejsca. Tutaj trochę się z tym kaleczę, dlatego że jestem bardziej przyzwyczajony do techniki Dungeon Burn z użyciem narzędzia Dungeon Burn na warstwie szarej. Ale to jest oczywiście kwestia przyzwyczajenia. I skoro wszyscy pracujemy na tym samym, to ja również będę pracował na tym samym. I znowu pokażę Wam to na przyspieszeniu. Tak jak mówiłem w poprzedniej lekcji, rozjaśniam te elementy, które są trochę ciemniejsze od tych obok, żeby wyrównać przejścia tonalne, żeby wygładzić powiedzmy ogólną takie wrażenie tekstury skóry. Tak naprawdę tekstury nie dotykamy, dotykamy tylko jaśniejsze i ciemniejsze miejsca. Także tutaj znowu puścimy sobie to na przyspieszeniu. Ja popracuję na tej warstwie i zaraz do Was wracam. Ok, mam zrobiony mój Dungeon Burn lokalny, także zróbmy sobie taki zoom na twarzy i zobaczmy, jaka jest różnica przed i po. Przed i po. Zobaczcie, ile samo rozjaśnianie i przyciemnianie tutaj daje efektu. Natomiast od razu widać też, że niektóre jaśniejsze miejsca
mają dziwny kolor. Także tworzymy sobie nową warstwę kolor i zmieniamy jej tryb mieszania na kolor. I bierzemy sobie nasz zaufany pędzel. I teraz możemy sobie przepływ zmienić na 100%. Krycie może zostać na 10%. To co ja chcę zrobić, to zmiękczyć całkowicie krawędź mojego pędzla. Mogę wybrać po prostu ten. I teraz będę próbkował altem kolor z mojej twarzy i namalowywał go tam, gdzie uważam, że ten kolor został zmieniony. Jeżeli zostawię sobie moją warstwę koloru, to wygląda to mniej więcej tak. Jeżeli teraz zrobię przed i po, no tutaj akurat tego aż tak mocno nie widać, ale po prostu wyrównuję te miejsca, gdzie ten kolor za bardzo się, powiedzmy, przesunął. Także ujednolicam sobie pewne miejsca, jeżeli chodzi właśnie o kolorystykę na moim zdjęciu. Tutaj też zdjęcie to zostało wykonane przy użyciu filtrów kolorowych, żeli na lampę, także czasem przesunięcia kolorystyczne, czasem ich po prostu nie unikniemy. Zwiększam sobie krycie na 20%, bo efekt był zbyt mały. Tu na nosie mam na przykład takie trochę przebarwienie. Ok, mam takie placki przed i po. Tutaj wokół ust. Przed i po. Spoko. Także do tej pory ja sobie zapiszę może to zdjęcie. Żeby niczego nie utracić. Do tej pory mamy przed i po, przed i po. Z altem przytrzymanym, jak kliknę sobie oczko, to zostawia mi tylko jedną warstwę. Jak kliknę z przytrzymanym altem ponownie, włącza pozostałe warstwy. Teraz mogę jeszcze dodatkowo, zmienię sobie tutaj znowu krycie na 1%. Jakieś miejsca, które rzeczywiście widzę, że przydałyby się do poprawy, których nie widziałem prędzej na takim wielkim zoomie, to sobie teraz jeszcze mogę delikatnie poprawić, jeśli chcę. Ok, tutaj sobie trochę przyciemnię. Dobra. Czyli mamy nasz lokalny Dodge & Burn. Super. Przed i po. Ekstra. Teraz zrobimy trochę globalnego Dodge & Burn. Wezmę sobie, zrobię Dodge & Burn 2. Chociaż powinienem to trochę lepiej nazwać. Tryb mieszania. Łagodne światło. I globalny Dodge & Burn polega na tym, aby kształtować trójwymiarowość naszego zdjęcia. I teraz na aktywnej mojej warstwie globalnej biorę znowu pędzel. Tutaj mam stare ustawienia przepływu. Jeżeli chcę uwydatnić jakieś cechy, jakieś elementy, to po prostu zamalowuję je na biało. I teraz mam przed, po. Mały efekt. Wezmę sobie tutaj, może dam 2%. O, teraz będzie bardziej widoczne. Mamy przed, po. Czoło się robi trochę jaśniejsze. Tutaj wzdłuż nosa też mogę sobie trochę uwydatnić. Łuk nad ustami. Trochę poliki. Brodę delikatnie zarysować. Delikatnie po prostu niektóre elementy sobie obrysowuję i tak samo czarnym pędzlem mogę bardziej kształtować moją twarz. Zrobię obrys przed, po, przed i po. Jest to delikatne ustawienie, ale dla mnie jak najbardziej ok. I teraz, jeżeli mamy już nasz Dodge & Burn, mamy nasze czyszczenie, to możemy sobie stworzyć kolejną pustą warstwę o nazwie włosy, na której będziemy zarówno robić rzęsy, brwi, jak i retuszować włosy. I to, co robiliśmy ostatnio, bierzemy tym razem pędzel z kontrolą nacisku, jeżeli chodzi o jego rozmiar. Bierzemy sobie, ustawiamy przepływ na 100%, natomiast krycie na
90. Zmniejszamy wielkość naszego pędzla do wielkości naszych rzęs. Pobieramy próbkę u nasady. Obracamy nasze zdjęcie do takiego kąta, żeby nam było wygodnie. I malujemy. Tutaj nie będziemy przyspieszać, bo to był w miarę szybki, łatwy proces. Także o, kilka takich pojedynczych małych rzęsek na dole. Cyk, 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 cyk. Super. Drugie oko. Ach, teraz mam niewygodnie. O. Taki kąt dla mnie będzie wygodniejszy. Ok, cyk, cyk. I kilka rzęs na dole. Super. Przed, po. Kilka włosów na brwiach zrobimy. Pomniejszę sobie mój pędzel. Wypełnimy troszeczkę brwi. Na pewno nikt nie będzie zły z tego powodu. Tutaj warstwę koloru, którą mam u góry cały czas, mogę znowu wykorzystać. Biorę mój pędzel, powiększam go, zmniejszam krycie na 20% i lubię brwi trochę jeszcze przybarwić, dlatego że bardzo często spod skóry, znaczy spod zamalowanej kredki od brwi wystają takie bardziej szare. Dlatego trochę po prostu nanoszę tego koloru, żeby tam zmienić. Wracam do mojego pędzla na włosach, zwiększam krycie do 90%. Mogę takim ciemniejszym, tutaj znowu mogę trochę domalować. Bardziej takim czarnym, cyk. Dobrze. I mamy nasze rzęsy i brwi zrobione. Jeśli za dużo, to jest kwestia umiaru. Jeśli ja teraz zrobiłem za dużo, to po prostu też dla celów trochę edukacyjnych. I idziemy do naszych włosów. Biorę mój stempel, wszystkie warstwy, dlatego że ta już jest znacząco wyżej niż nasza warstwa tła. Samplowanie wszystkich, krycie 90%. Malutki stempelek o grubości, powiedzmy, włosa. I domalowuję takie właśnie pasemka. To zrobię już na przyspieszeniu, dlatego że tego trochę będzie więcej. Także widzimy się za chwilę. Ok, i mamy nasze włosy wyretuszowane. Jeżeli sobie zostawię samą taką warstwę, widzicie, co tutaj się stało. Jeżeli zrobię przed, po, przed, po, to widzicie, że wypełniłem takie te ciemniejsze kosmki i też tutaj wypełniłem trochę włosów i tutaj wyrównałem na dole linię włosów. I tak naprawdę to by były wszystkie techniki, które robiliśmy do tej pory, których możemy użyć właśnie do retuszu naszego zdjęcia. I zauważcie, jak bardzo naturalny jest to retusz. Oczywiście, że nie przesadzimy z rzęsami. Mi się wydaje, że troszeczkę przesadziłem. Ale nie spłaszczamy tutaj tekstury skóry. Nie rozmywamy niczego. Wciąż zachowujemy pełną naturalność naszego portretu. Jeżeli sobie zrobimy przed i po, przed i po, to i tak widzimy znaczącą różnicę w tym, co było przed naszym retuszem i w tym, co jest po naszym retuszu. I może zajmuje to trochę więcej czasu niż trzy suwaki w jakimś programie, który rozmywa nam zdjęcia, ale jakościowo na pewno jest to dużo lepszy retusz. Także gorąco polecam Wam nauczenie się takich technik retuszu, a nie korzystać z takich trochę skrótów. Nie ukrywam, ja sam korzystam z tych łatwiejszych technik, jeżeli po prostu nie jest to zdjęcie, które nie wymaga profesjonalnego retuszu czasem,
ale ćwiczenie takiego lepszego retuszu, zwłaszcza techniki Dodge & Burn, na pewno poprawi jakość waszych prac. Staniecie się bardziej wrażliwi na te elementy, które musicie poprawiać, a których nie musicie poprawiać. I na pewno dużo lepiej będzie wam się pracowało z tabletem, jeżeli po prostu tych technik będziecie używać w codziennym retuszu. Nie mówię, że wszystkie zdjęcia rodzinne mają teraz zająć 3 godziny na jedno zdjęcie, ale takie małe poprawki, jak najbardziej retusz, tabletem, pędzel korygujący, stempelek, jakieś pojedyncze włoski, brwi, rzęsy, cokolwiek, to wszystko możemy popoprawiać. Ja myślę, że to nie są skomplikowane techniki, to jest po prostu kwestia wprawy w tym, co trzeba robić, jak to trzeba robić i jedyne, co wam pomoże, to po prostu ćwiczenie. Także dziękuję bardzo, że wytrwaliście, jeżeli wszyscy wytrwaliście ze mną 7 dni. Mam nadzieję, że ta serii tutoriali wam pomoże z przyzwyczajeniem się do pracy na tablecie. Również mam nadzieję, że przedstawiłem wam jakieś takie bardziej zaawansowane, trochę bardziej profesjonalne techniki retuszu, które pomogą wam polepszyć jakość waszych zdjęć. Nie chciałbym, żeby retusz szedł cały czas w stronę spłaszczania. Chciałbym, żeby to szło w taką trochę wyższą jakość i mam nadzieję, że to, czego się dzisiaj, wczoraj i przez ostatni tydzień nauczyliście, pomoże wam po prostu rozwijać się w tym kierunku. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz za wytrwałość, dziękuję firmie Wacom za wsparcie w tworzeniu tych tutoriali, a my widzimy się przy następnych produkcjach i mam nadzieję, że uskutecznicie wszystkie te nauki i będziecie pracować z tabletem. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia lub zobaczenia następnym razem. Hej!